siema, siema, kurde, powiem wam, że... Supermoto i głupawka. Ale powiem wam, że i tak mnie ciągnie do Husqvarny 701. Ostatnio oglądałem różne motocykle i wiecie co? Stwierdziłem, że jak ktoś już raz miał 701, to no ciągnie do tego motocykla strasznie. Muszę wam powiedzieć, że ze wszystkich motocykli, jakie miałem, to 701 jest najniebezpieczniejszym motocyklem. A dlaczego? No po prostu niska masa, duża moc. Po prostu zachęca do głupawki. Koledzy kierowcy, patrzcie to, mam trzeci bieg, prędkość ile jest, około 5 na godzinę, nie więcej. Już jest kurka. Coś pięknego w tym motocyklu. Już furta. Jadę około 40 na godzinę. To jest coś pięknego po prostu. Jeżeli chodzi o enduraki 350. Nie wiem, jak tam w oryginalnej Husqvarnie to jest, czy KTM-ie, czy innym motocyklu Yamaha, czy Suzuki, to przełożenie. Ale tu się właśnie, no w becie tak to wygląda. Trzeci bieg, prędkość taka no minimalna, 5 na godzinę. Startujecie go, u góry wrzucacie czwórkę, czyli bardziej go wyrywacie z kompresji. I tak to można się uczyć wolnej gumy. Jeżeli uczycie się z gazu, no to wiadomo, no ile wam tam poderwie, to poderwie i lecicie po prostu już na tym gazie, nie? A tutaj sobie odpuszczacie, dokładacie gazu. Możecie go ciągnąć do tyłu, kontrolować hamulcem, trochę opuścić, trochę dać go do góry i tak balansować, góra, dół. Patrzcie, stosunkowo wysoki bieg, bo 3 i nauczyć się tej kompresji, strzału ze sprzęgła i po prostu natychmiast motocykl macie w tej pozycji górnej, a
najlepiej to się uczyć, żeby zawsze w to samo miejsce celować. Czyli piew od małego pułapu cały czas równo, w jedno miejsce i wyżej, 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 wyżej. Patrzcie, no to jest, no naprawdę, wolno, to jest wolno. To nie jest wcale szybko. Już burta jest. Jak wam trochę przyspieszy, można znowu dołożyć gazu, trochę go na balansie pociągnąć, żeby nie przyspieszał, zwolnić. Tak jak widzieliście tam, jak jechały samochody, jechałem na kole, wystarczyło trochę nogę i dalej polecieć jeszcze w tym zakręcie, ale już mówię, nie ma co ryzykować, nie ma co za dużo głupaków tutaj uskuteczniać. Musicie się uczyć tego wyrywania z kompresji przedniego widelca, czyli trochę się przesunąć do przodu i potem odchylić do tyłu, jednocześnie strzał ze sprzęgła, trochę gazu i taki motocykl wam od razu dęba staje. Dużo gazu nie używacie i wtedy po prostu u góry przełączacie na czwórkę, nogą sobie podpieracie pod dźwignię, czyli w razie tam wysokiego bardzo pionu macie nogę podpartą, nie zjedziecie do tyłu z motocykla i delikatnie trzymacie nogę na hamulcu. Wiadomo, na początek można się uczyć tylko z jednym biegiem, bez tego przerzucania do góry, no bo to jest, no nie jest to łatwe, nie? Trzeba to wyczuć, tym bardziej, że w trakcie przełączenia biegu z 3 na 4 może was trochę do tyłu pociągnąć. Na początek, żeby dobrze to koło wam szło w jedno miejsce, można i takim motocyklem z czwórki próbować. A potem zejść do trzeciego biegu. I próbować przerzucać. To już była naprawdę wolna guma. Super zabawa, nie?
tutaj z trójki, to ja nawet mogę praktycznie ze stojącego motocykla, ale nie tak wyrwać. Teraz to spróbujemy. Teraz tak, no hamowanie, nie? Hamowanie, żeby was nie przerzuciło, to wystarczy tylko delikatnie ten hamulec dotknąć. Powtórzę jeszcze raz, tylko najważniejsze w wheelie, w wolnej wheelie, w nauce, no to jest kompresja, bo po pierwsze, będzie tutaj mokro, nie? Mokro, leje, deszcz, to samo robię czy na suchym, czy na mokrym, dlatego że nie używam dużo gazu, to jest tylko trochę. Nie zamieli wam kołem, tak samo teraz tutaj. Mam cały czas bardzo dużo gazu do wykorzystania, praktycznie całą manetkę. Cały zakres. W momencie, kiedy chcę, kiedy przełączam na u góry na czwórkę. Będzie na pewno wam wychodziło. Jeszcze wypadł na miasto. Koniecznie. No i powiem wam, że no konieczne jest, żebyście mieli jakieś buty w miarę dobre do treningu, nakolanniki, buzer, kask. No te rękawiczki to raczej nie uchronią, ale zawsze nie poprzecieracie sobie rąk. Taka guma, te dwa ostatnie to z takim przyhamowaniem, czyli motocykl poszedł bardzo do tyłu i już stracił prędkość.
powiem wam, że mam niedosyt i jeszcze bym jeździł, nawet z 3 godziny. O, jadę. Na to trzeba kończyć. Nara. Hejos.